witam Was serdecznie. Ja mam na imię Oliwia i działam w Młodzieżowej Radzie w Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Razem z naszą radną tworzymy projekt z karcianem, który nazywa się Pasją z Marszałkiem, o czym już Wam wcześniej mówiłam. I przedstawiamy Wam instrukcję do tych mało popularnych gier karcianych. Dzisiaj taka gra właśnie będzie nazywała się Faraon, o której zaraz Wam przekażę instrukcję, ale chciałam Wam tylko przypomnieć, że na stronie naszego muzeum są wszystkie takie instrukcje do gier oraz wiele innych ciekawych informacji, gdzie serdecznie Was zapraszam. A teraz instrukcja do gry. Faraon to gra, która przybyła do Polski z Francji i była popularna na przełomie XVIII i XIX wieku. W zabawie może wziąć udział dowolna liczba osób, ale każdy musi mieć swoją talię. Grę prowadzi jeden z uczestników nazywany bankierem. Jest on przeciwnikiem reszty graczy nazywanych poniterami. Każdy poniter wyjmuje jedną bądź kilka kart ze swojej talii i kładzie je zakryte przed sobą. Dla każdej z wyłożonych kart określa stawkę, którą chce grać. Bankier tasuje swoje karty i daje je jednemu z graczy do przełożenia. Poniterzy odsłaniają zakryty dozon karty, tak zwane poniterki. Bankier odkrywa po kolei wszystkie swoje karty, kładąc je na zmianę po prawej i lewej stronie, aż do wyczerpania talii. Karty, które staną się po prawej stronie, są wygraną banku. Zaś karty, które upadną po lewej, są wygraną poniterów. Od tej zasady są dwa odstępstwa. Pierwsze, jeśli po obu stronach wpadają z talii bankiera karty o tej samej wartości. Poniter traci na rzecz banku połowę swojej stawki. Druga, to jeżeli ostatnia karta kładziona po lewej stronie wygrywa dla bankiera. Po zakończeniu pierwszej rundy następuje drugie ciągnięcie banku, identyczne z pierwszym. Poniterzy, którzy za pierwszym razem wygrali, mogą zrezygnować z dalszej rozgrywki, grać od nowa na inną kartę albo z największą dla siebie korzyścią parolować. Na czym to polega? Jeśli w pierwszej rundzie rozgrywki ktoś obstawił swoją poniterkę jedną monetą i wygrał, w drugiej rundzie ma na karcie dwie monety. Może wtedy grając dalej załamać róg karty na parol. Jeśli w kolejnej rundzie przegra, straci tylko jedną monetę. To więc w zasadzie gra losowa, przypominająca bardziej obstawianie ruletki niż pełnoprawną grę karcianą, w której o przebiegu rozgrywki decydują umiejętności gracza. Nadal jest to jednak przyjemna zabawa, zwłaszcza jeśli stawką grze są łakocie. Czy wszystko jest dla Was jasne? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli jednak nie, to wszystkie informacje są na stronie naszego muzeum. Albo obejrzyjcie ten filmik ponownie. Żegnam się z Wami. Pa, pa!